Cześć, jestem Bartek Mikołajczyk, mieszkam w Krakowie, a to jest mój dom. Mieszkam w nim od prawie 15 lat, a od 12 lat używam pompy ciepła. Niecałe 2 lata mam również fotowoltaikę. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć parę słów na temat tego, co zyskałem, a co straciłem, montując te urządzenia. Jak już zastanawialiśmy się nad pompą, to niektórzy mówili, jak już musisz zamontować pompę, to zamontuj gruntową, bo powietrzna ci się nie sprawdzi. A dlaczego podjąłem decyzję, że to będzie jednak pompa powietrzna? Po pierwsze, Kraków leży w strefie klimatycznej, która jest stosunkowo ciepła. Więc doszedłem do wniosku, że nie ma sensu niszczyć i rujnować sobie działki, płacić dodatkowe pieniądze za jakieś bardzo głębokie odwierty, po to tylko, żeby mieć źródło zewnętrzne w postaci gruntu, a nie powietrza. I dlatego podjęliśmy decyzję, że to jednak będzie powietrzna pompa ciepła, a nie gruntowa. Dlaczego nie gaz, pomimo że się upierała żona? Po pierwsze, nie mieliśmy podłączonego gazu do domu, w domu była kuchenka elektryczna, indukcyjna. Nie planowałem w ogóle podłączania gazu, dlatego że trochę się go bałem. Więc podłączać gaz tylko po to, żeby ogrzewać, wydawało się bez sensu. Alternatywą oczywiście był piec jakiś jako groszek czy coś takiego, ale tutaj z kolei mieliśmy już doświadczenia dotyczące kominka, że cały czas ten syf będzie, cały czas ten popiół, trzeba będzie przywozić opał, później go gdzieś składować, na końcu pozbywać się popiołu, więc to też mi się w żaden sposób nie uśmiechało. I jak znalazłem pompę ciepła, to od razu mnie olśniło, stwierdziłem, że to jest dla mnie idealne rozwiązanie. Postawię, samo będzie działało, a ja nie będę musiał się przejmować ogrzewaniem. Będzie ono całkowicie bezobsługowe. Tak jak wspomniałem, jak wprowadziliśmy się do tego domu w 2007 roku, na początku jedynym ogrzewaniem, które było w tym domu, był właśnie ten kominek. A to wynikało z tego, że cały ogród, cała nasza działka to był taki bardzo, bardzo stary ogród, który niestety, żeby ją uprzątnąć, musieliśmy wyciąć. Była cała masa drzewa, które świetnie nadawało się do kominka, świetnie nadawało się do spalenia. Dlatego też przez pierwsze 3 lata używaliśmy tylko i wyłącznie kominka do ogrzewania całego domu. Oczywiście niosło za sobą dużo plusów, na przykład całkowicie darmowy koszt ogrzewania domu, natomiast było też bardzo dużo minusów. Pierwszy taki podstawowy minus to była ogromna trudność w utrzymaniu stabilnej temperatury w domu. W momencie, kiedy wieczorem przychodziliśmy, paliliśmy w kominku, było bardzo fajnie, ciepło i przyjemnie, natomiast już rano, kiedy wstawaliśmy spod tej ciepłej kołderki, okazywało się, że jest bardzo zimno i bardzo niefajnie się wstaje. Dlatego też zdecydowaliśmy się na to, żeby zainstalować jakieś alternatywne źródło ciepła, które będzie ten kominek wspomagać. I pompa ciepła, którą zainstalowaliśmy, na początku była instalowana z myślą o tym, żeby wspomagać tylko kominek. Natomiast w 2019 roku, kiedy weszły przepisy w Krakowie, które mówią o tym, że nie możemy używać kominka, że jest całkowity zakaz używania kominka na terenie Krakowa, pompa ciepła stała się naszym jedynym źródłem ciepła. Zacznijmy od tego, że moja pompa ma już 12 lat, więc zakładam, że możliwości sterowania tą moją pompą są dużo mniejsze niż pomp, które występują obecnie na rynku. Ona ma bardzo uproszczoną i bardzo zminimalizowaną automatykę. Tak naprawdę można sterować albo bezpośrednio na jednostce temperaturą wychodzącą z pompy, ewentualnie można podłączyć sterownik zewnętrzny. O taki właśnie najprostszy sterownik Euratona 2005, ja go 12 lat temu chyba kupiłem za 100 zł. I tutaj mogę sobie ustawić na podstawie czujnika, który jest wbudowany do tego sterownika, temperaturę, jaką chcę osiągnąć. I jeżeli chodzi o sterowanie samo, to mogę powiedzieć, że tak naprawdę robimy to 2 razy w roku. Na jesieni włączamy i na wiosnę wyłączamy. I tyle. Ustawiona jest temperatura, jaka ma być w dzień, jaka ma być w nocy. Czasem, jakby się nam na przykład w zimie zdarzało wyjeżdżać na dłużej, to wtedy na okres, kiedy nas nie ma, zdecydowanie obniżamy temperaturę w domu, tak do 14 stopni Celsjusza, żeby niepotrzebnie w domu się nie grzało, kiedy my tego ciepła nie potrzebujemy. Natomiast ustawiamy również tak, żeby na dzień przed naszym powrotem temperatura wróciła już do normalności, żeby dom się dogrzał, żebyśmy już mogli wrócić do ciepłego domu. Krąży sporo mitów na temat hałasu, który wywołuje pompa ciepła. Ja powiem tak, w ogóle tego nie słyszymy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Natomiast gdyby się okazało, że ten hałas mógłby być uciążliwy dla sąsiadów, którzy gdzieś tam mieszkają w pobliżu, każda pompa ciepła ma opcję trybu nocnego i można ją tak ustawić, że między 22 a 6 rano, czy w jakichkolwiek innych godzinach działała na mniejszych obrotach i była zdecydowanie cichsza. Natomiast uważam, że nawet przy standardowych obrotach i przy standardowej pracy pompy w żaden sposób ona nie jest uciążliwa dla nikogo.
Zanim założyliśmy panele fotowoltaiczne, nasze średnie rachunki w lecie wynosiły około 300 zł, czyli od połowy maja do połowy września, do października, kiedy nie używaliśmy pompy ciepła w ogóle do ogrzewania, płaciliśmy średnio 300 zł miesięcznie za prąd. Natomiast w okresie zimowym, czyli przez kolejne 6 miesięcy, te rachunki wzrastały do 600-700 zł, w zależności od tego, jak często używaliśmy pompy, a jak często kominka. Dlatego jestem przekonany o tym, że gdybyśmy nie mieli paneli fotowoltaicznych, rocznie musielibyśmy wydawać na prąd jakieś 6 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę wzrost cen rok do roku, mogłoby to być zabójcze dla naszego budżetu domowego. Na dzień dzisiejszy dopłacamy średnio 400 zł rocznie do naszego rachunku, plus wszystko to, co nam panele wyprodukują. Z takich rzeczy, które najwięcej ciągną prądu, to jest na pewno płyta indukcyjna, którą mamy, dwie lodówki, klimatyzacja, hydrofor, który ciągnie nam wodę, ale także dwie bramy elektryczne, no i dwójka dzieci, która siedziała cały czas w domu ze względu na pandemię przez ostatnie półtorej roku. 4 komputery, 3 telewizory i wiele, wiele innych mniejszych urządzeń, które również pobierają prąd na bieżąco. Jeżeli chodzi z kolei o ogrzewanie, to nigdy nie używałem węgla do ogrzania tego domu, natomiast biorąc pod uwagę metraż tego domu, jest to 256 metrów kwadratowych, biorąc pod uwagę również to, że on był budowany 15 lat temu i nie jest tak dobrze docieplony i wyizolowany jak domy, które budowane są dzisiaj, jestem przekonany, że musiałbym zużywać między 7 a 8 ton węgla, co stanowiłoby koszt rzędu 8 tysięcy złotych. Koszty energii to jest 506, dodatkowo dystrybucja 588 plus VAT, wychodzi nam razem 724 złote. Dla porównania przykład, znajdę jakiś rachunek z okresu letniego. Tu mamy akurat taki, kiedy byliśmy na wakacjach. To jest 161 zł za miesiąc. 174, to było w 2017. W 2018 już niestety rachunki ze względu na wzrost cen prądu wzrosły. Jeżeli chodzi o kontrolę tego wszystkiego, co się dzieje z moimi panelami, ile produkują, ile zużywam prądu, jakie będę miał rachunki, to używam do tego celu dwóch aplikacji. Pierwsza to jest aplikacja, która nazywa się Tauron E-Licznik. Ona w świetny sposób pokazuje, jak wygląda mój bilans energetyczny, czyli ile zwróciłem prądu do zakładu energetycznego, ile pobrałem. Tutaj widać wyraźnie, że w 2020 roku pobrałem z zakładu energetycznego 8244 kW przez rok, natomiast to, co zwróciłem do sieci, to jest 9154 kW. To bardzo fajnie jest zobrazowane przy pomocy słupków. Jeżeli chodzi o rok 2021, to na chwilę obecną zużyłem 6230 kW, a zwróciłem do sieci 6672 kW. Dlatego muszę jeszcze dość sporo nadrobić, żeby mi wystarczyło trochę prądu na zimę, bo jak widać w okresach, kiedy grzeję pompą, no, zużycie prądu zdecydowanie wzrasta w stosunku do tych okresów, takich jak maj, czerwiec, lipiec czy sierpień, kiedy to zużycie jest bardzo małe, bo nie używam pompy ciepła. Dodatkowo jeszcze, żeby zobaczyć, ile faktycznie wyprodukowałem, używam takiej aplikacji, która się nazywa MySolarEdge i tutaj z kolei, jeżeli chodzi o 2020 rok, pokazuje mi ona wyraźnie, że wyprodukowałem 10,9 MWh, czyli to jest 10900 kWh. Co za tym idzie, odejmując te 10900 od tego, co zwróciłem do sieci, wychodzi nam to, ile zużyłem na bieżąco. Czyli to jest około 2 MW w ciągu roku zużyłem na bieżąco. Oczywiście mam świadomość, że za jakiś czas będę zmuszony do wymiany tej pompy, bo nic nie jest wieczne. I szczerze mówiąc, już nawet trochę się cieszę na to, bo jestem przekonany o tym, że dzisiejsze pompy są dużo bardziej zautomatyzowane, mają dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o ustawienia, jeżeli chodzi o tryb programowania, ale jestem również przekonany, że i wydajność takich pomp dzisiaj jest dużo lepsza. 12 lat temu, jak kupowałem tą pompę, to była cały czas to nowa technologia, teraz ta technologia przez 12 lat miała szansę się rozwijać i wiem, że dzisiaj te pompy muszą być lepsze. Jeżeli ktoś się waha, czy kupić pompę, czy nie,
Warto poczytać na forach internetowych, warto posłuchać ludzi, którzy już tego używają, warto popatrzeć na fakt, że bardzo dużo domów w krajach skandynawskich, ale również w Niemczech, które mają bardzo podobną strefę klimatyczną jak my, jest właśnie ogrzewanych pompą ciepła. Co za tym idzie, oni to sprawdzili, więc i u nas się sprawdzi.